Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pawelus, to jest kolejny odcinek Death Stranding. Proszę Państwa, czas na kolejne zlecenie, a Wy możecie w tym czasie zostawić lajki, suby, tak żeby kanał mógł się dzięki Wam rozwijać. No i aktywujemy terminal. I zobaczmy, co my tutaj dzisiaj mamy do zrobienia. Zlecenia dla Sama. Mamy dostarczyć jednostkę zasilającą do farmy wiatrowej i mamy wybudować most. No dobra, elegancko. Jak najbardziej przyjmujemy. Dobrze, i teraz tak. To zatwierdzamy. Na razie nic nie chcę tworzyć. Jednostka zasilająca waży 30 kilo. Okej. Okay. Metale 200. Ło, ty synu. No i rozłóżmy to wszystko sobie jakoś. A, nie mogę? A to ciekawa sprawa. Dlaczego nie mogę tego rozłożyć? Dobra. Assembler mamy, nawet dwa. Okej, okay, trzy. No dobrze, zatwierdźmy to. Może to było dobrze rozłożone i dlatego nie wyświetliła się ta opcja. No, ale gościu jest przeciążony, dobrze. 90 kilo. Na 125, Dobra. Przynajmniej o tyle dobrze, że to nie jest daleko. Więc możemy sobie śmiało tam podbiec. Natomiast trzeba uważać, żeby się nie wyglebić. Sam, znalazłeś teren budowy. W pobliżu jest terminal. Użyj go, by przekazać materiały. Dobra, tabulator. Ukończ obiekt. I mamy przekazać metale, tak? Dodaj materiały. Aha, i jeszcze. Dobra, i jak to dalej? A, i zatwierdź. A, i się buduje. Elegancko. Taki mostek. No dobra, może być. Okej, 40 lajków. Elegancko. No i dobrze. I coś tu zyskamy? Tak, jeden punkcik taki. Brawo, Sam. Ten most ułatwi życie wielu ludziom. Możesz być pewny, że skorzysta z niego każdy. Wypatruj innych miejsc, w których most byłby przydatny. No dobra, będę. Natomiast my musimy udać się, słuchajcie, do tej farmy wiatrowej. Tam widać jakieś generatory chyba są. A nie, to chyba nie to. No dobra, 989 metrów, proszę Państwa. No nic, zapiszmy sobie rozgrywkę na wszelki wypadek. Tak, żeby nie stracić postępów. No i możemy cisnąć. Dobra. Tu kryształki sobie przy okazji zbieram, słuchajcie, bo... Czemu nie? Nieźle. Skoro są po drodze, to można je zgarnąć. Dobra. Ciekawy jestem, czy to nas bardzo obciąża. Oto jest pytanie, bo... No, ładunki to tak, ale jak traktować te kryształy? Czy to też jako ładunek, który nas obciąża? Czy też nie?
Lecimy, lecimy. Tylko teraz właśnie pytanie, jak tu polecieć? Tam już widzę jakieś sznurki, kurczę, ale to chyba... No nie wiem. Szczerze powiedziawszy, ciężko jest się zdecydować na jakąś konkretną drogę, ale co to tutaj jest? Porzucony ładunek stary, nośnik danych, stacja na zachód od węzła stołecznego. To znowu mi nie po drodze jest, kurczę. Ale ja bym poleciał tamtędy. I może byłoby prościej, bo tutaj to będzie ciężkawo. Sam nie denerwuj się, dobrze tobą steruję, tylko ty po kraka jesteś, no. Dobra, zobaczmy, jak to tam wygląda. No, nie jest aż tak źle. Tylko pytanie brzmi, czy zaraz na wydłużonych nie trafię. Bo tutaj drogowskazy... No zawsze to jakaś pomoc, nie? Tylko no właśnie, cały czas się obawiam, że za chwilę tutaj możemy mieć wynurzonych, bo jak pamiętamy, to już raz tak było, że gdzieś pod górę żeśmy wchodzili i oni byli. No ale to wtedy padało, a tutaj jak na razie nie pada. I lepiej, żeby tak pozostało. Co to za roślinka jest? Co my z niej możemy mieć? No i proszę. Sandałowiec, o. Ciekawe. Tutaj mamy kryształki. No i proszę. Ciekawy jestem, do czego tego sandałowca można użyć. Tam mamy kolejnego. Ale tego wszystkiego to się dowiemy w trakcie rozgrywki oczywiście. O. Liście sandałowca mogą w wyjątkowej sytuacji posłużyć jako tymczasowe obuwie. Czyli wszystko jasne. Ale my mamy tutaj buty, jak widać. No, zaczyna grzmieć, słuchajcie. No i proszę. Więc to jakby nie jest dobra informacja. No i proszę. A co to? Zjedz kryptobiota, tak? A, już nie mogę zjeść. O, silny wiatr. No proszę, tutaj samemu już ciężko jest się poruszać. Tam mamy centrum dystrybucji na zachód od węzła stołecznego. Okej. No, znosi go. To trzeba będzie dosyć mocno uważać. Oj! No i zaczęło padać. A to oznacza, że za chwilę możemy mieć tutaj towarzystwo. Obym się mylił, ale... Ale tak jest te spowolnienia, ja już tego sandałowca nie biorę. Takie spowolnienia to zazwyczaj wskazywały właśnie na... Na to, że za chwilę będziemy mieli wynurzonych i ten nasz gostek się z ramienia wysunie, dzieciak się aktywuje i tyle, nie? Centrum dystrybucji, no ja to bym wolał dostarczyć jednak do miejsca docelowego. No nic, cierpliwie idziemy. Pogoda nie za bardzo nam sprzyja, ale może tutaj jakoś tak sobie pójdziemy, żeby było w miarę dobrze. No, tu trzeba uważać. Czy można pięknie wyglebić. Ohoho, no sam, trochę wolniej. O, się rozpędził synek. O, ten lasek to taki. Zapasy medyczne, węzeł stołeczny. O, to daleko.
Oj. Dobra. Co my tutaj mamy? Cały czas ten las, tak? Calutki czas. No dobra, ale tędy moglibyśmy jakoś zejść. Szczerze powiedziawszy, zerknijmy sobie przede wszystkim na kompas. Aha, to już widać tę farmę wiatrową. Okej. 332 metry, to niedaleko w sumie. O kurde, tutaj będzie... Oho! I co? No nie wiem, co to oznaczało, ale... Szczerze powiedziawszy, tędy chyba będzie prościej zejść. Czemu go tak spowolniło? Co? O co tu? A i jednak. To i tak później, proszę państwa, niż myślałem. Dobra. Zobaczmy, bo mamy gdzieś tam z przodu jakiegoś felka. Ale jeżeli sobie zejdziemy jakoś tutaj może, to gościa ominiemy. Nasz felek tutaj cały czas wskazuje... Dobra. Wskazuje gdzieś tam kierunek, ale jeszcze ich nie widać. Może już by warto było iść nieco wolniej. Jeszcze nic nie widać, nikt się nie pojawia. Żaden wynurzony. O, już się pojawia. Dobra, mamy tam już zarys. Ale to jeden egzemplarz, tak? Dobra. Już są dwa. Dobra, jakby go tu... Aha, trzy. Jakby gościa ominąć przez te skały, cholera, to może być takie trochę ryzykowne. Ale wydaje mi się, że to chyba jak na razie będzie najlepszy motyw. O kurde! No, więcej ich teraz już jest. Więcej ich się pojawiło. No dobrze. Mamy towarzystwo. Co ty nie powiesz? I bez twojej pomocy kapnąłem się, że mamy. Dobra, zobaczmy pod jedynką, co my tutaj mamy. Assemblery. No dobra, to nam raczej nie pomoże. Kurczę, wiecie co? Ja bym ich tam może... Tak, spokojnie. Ja bym się cofnął i może tamtędy ich... Aha, tu też ziomuś jest. Kurczę, blade. Jest wszędzie pełno. No nic, spróbujmy się tędy jakoś przedostać. Okej. Już. No spokojnie. To się denerwuje. O, toś się zbliżył trochę za blisko, podeszliśmy. Ale dobra, spróbujmy iść prosto. Tam nikogo nie było. Zejdźmy i się zatrzymajmy. Dobra. O, synu. Musimy... Ach, nie! Strząśnij gościa! O, żeż ty! No niesamowite! Co tu się od Janie Pawla? No patrz, no.
Ale się uwzięły, mędy. Dobra. Czy jest spokój? Na razie jest spokój, dobra. Złapali mnie, kurde, ale jazzy, normalnie. Pierwszy raz. No, powiem szczerze. Trochę się tutaj przeraziłem, ale moja wina, bo ciut za blisko podszedłem. Trzeba bardziej uważać, słuchajcie. Trzeba bardziej uważać, częściej tych dziadów tu skanować. Patrzeć, gdzie oni są. Dobra. Oni nas tu wyczuwają. Tutaj jest jeden, dobra. Ale jesteśmy w stanie się przemknąć jakoś koło niego, wydaje mi się. Ach, tutaj to może być mały problem. Tam nie widziałem, żeby jakiś był, to może by tamtędy jakoś tą pod tą górkę wleźć. No właśnie, pokaż się. A my kombinujemy, jak tutaj po cichutku, po malutku przejść. Tak, żeby za bardzo na siebie uwagi nie zwrócić. Ale każą nam wstrzymać oddech. O! Dobra, ten się wścieka. Już. Moment. Zaraz odetchniesz. A ten nam, kurna, pod tę górkę podszedł tam. Ale ich tutaj jest od groma. Ja cię kręcę. No trzeba się dosyć mocno nakombinować w tym momencie. Wcale to nie jest takie hop-szyp, jakby się wydawało. No dobra, mamy tutaj gamoni. Dużo ich. Czterech po tamtej stronie, jeden tutaj, a dwóch tutaj. Ajajajajaj. Właśnie. Dobra, spróbujemy w ostatniej chwili oddech i ciśnijmy. Dobra, ten się wścieka. I spróbujmy na chwilę się zatrzymać. Oj nie, znowu. Ach, strząśnij dziada. No patrz, ale się uwzięli, kurde felek, no nie daj się, sam. Nie daj się. Ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy. Nie możemy pozwolić, żeby nas złapali. To nas, kurna, zaraz tutaj wezmą i... Biegnijmy. Może pobiegnijmy właśnie. A, to nie jest takie proste z tym bieganiem. Oż ty, synu, no, powiem szczerze. Patrzcie, jak nas wysmarowali tutaj. No. Jeszcze się wyglebi na koniec, no. Ale słuchajcie, umknęliśmy. No dobrze. Z manierki mielibyśmy się napić, tak? Gdzie my tę manierkę mamy? No, tak czy siak, aktywujmy terminal, słuchajcie. Patrzcie te ślady tych łap na kombinezonie, na plecaku. No, ale były emocje. Dostarczmy zamówiony ładunek. Dostarczam ładunek. Dziękujemy. Ten moduł pozwoli nam zasilić centrum dystrybucji za pomocą sieci. I może nawet inne miejsca.
Oby UCA dobrze wykorzystało naszą elektryczność. Mogę rzucić okiem? No, zrzucaj. Niesamowite. Jak to dostarczyłeś? Umiesz latać? Się głupio pyta. Po prostu jesteśmy fachowcami w swojej branży. I zobaczcie, nawet ładunku nie uszkodziliśmy. Jakiś cud. Dobra. Przemierzyliśmy 1438 metrów. No i tyle przygód. Okej. Dobra, dwie gwiazdki i trochę trzeciej. No i zobaczmy, jak nas podliczy. No dobra, otrzymaliśmy tytuł uzdolnionego tragarza. Rewelacja. No i co teraz? Teraz wystarczy połączyć się z siecią chiralną. Do dzieła. No dobra, kolejny punkt. Przepustowość sieci to ograniczony zasób, który pochłania każdy zbudowany obiekt. Wraz z podwyższeniem stopnia połączenia zwiększa się jednak także dostępna przepustowość. No dobrze, no dobrze. Mamy kolejny obiekt, rewelacja. I farma wiatrowa dołącza do UCA. I co mamy tutaj? Odblokowano nowe zapisy rozmów. Największy problem ludzkości, logistyka, skażenie Hiralium 1, odkrycie plaż i koncept śmierci. Dobrze. Możemy teraz używać assemblera do budowania generatorów. O, to będziemy mogli motorek sobie naładować. Bardzo dobrze. Fajnie. Co my tam mamy? Do kajdanek dodano nowe funkcje zlecenia na zapasy Bridge Linki. A do terminali dostaw dodano nową opcję przyjmij zlecenia standardowe, zrealizuj dostawę, dostarcz zamówione zapasy, powierz ładunek i garaż. No to właśnie. Bardzo fajnie. Ten obszar jest połączony z siecią chiralną, dzięki czemu możesz oglądać i korzystać z obiektów innych graczy. Super. W końcu możemy się wykazać. Dzięki. Słyszałem, że reszta twojego zespołu zginęła. Tym bardziej podziwiam twoją pracę. Jesteś człowiekiem orkiestrą. Oby Amelie szło równie dobrze. Ciekawe, czy dotarła do granicznego. To ona powierzyła nam farmę wiatrową. Ja zabezpieczałem tyły, a Amelie była na przodzie. Nie poznałem jej osobiście, ale podróżowanie z nią było zaszczytem. Przekaż jej to, kiedy ją spotkasz. Dobrze? Sam, masz chwilę? Przeprowadziłem eksperyment z twoją krwią. Chyba miałeś niezłego nosa. Po rozpyleniu próbki twojej krwi na terytorium wynurzonych, ich aktywność zauważalnie spadła. Choć trudno to potwierdzić, bo nie ma innych repatriantów, których moglibyśmy poprosić o udział w testach. Wygląda na to, że wydzieliny repatriantów odstraszają wynurzonych. Mama postanowiła stworzyć broń, żeby sprawdzić tę teorię. Niedługo skończy prototyp. Chcielibyśmy, żebyś go przetestował. Sam, to idealna okazja. W sieci chiralnej jest już prawie cały region. Został tylko węzeł portowy. Wróć do węzła stołecznego i pobierz zapasy dla portowego. Kiedy tu dotrzesz, przekażemy ci prototyp osobiście. Jeszcze jedno. Kurierzy nieczęsto odwiedzają tę farmę wiatrową. Przy okazji przyjmij wszystkie niewykonane zlecenia. Nie ma sensu wracać tu z pustymi rękami, skoro można coś zrobić. Zajrzyj do terminala dostaw. Nie no, fajnie, no, super. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Wspaniale, ja taki wycieńczony jestem,
A ci mi jeszcze, kuźwa, każą targać z powrotem to wszystko. A zobaczcie. Stąd mamy dotrzeć aż tutaj, do węzła stołecznego. Więc ta wyprawa, myślę, będzie zrealizowana w kolejnym odcinku. A Państwu dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.